Przedstawiciele służb mundurowych gościli w szkole podstawowej nr 5 w Zawierciu, aby przypomnieć uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej nr 5 w Zawierciu. Prowadzimy tutaj działania profilaktyczne. Dzisiaj szczególne, dlatego że współdziałamy ze Strażą Miejską w Zawierciu i nasze wspólne działania mają na celu rzeczywiście zwiększenie tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych. Przede wszystkim są to klasy pierwsze, ale nasze działania i w dniu dzisiejszym i w kolejnych dniach w trakcie innych działań profilaktycznych są ukierunkowane ogólnie do uczniów szkół podstawowych. Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale nie zapominamy również o zasadach, które powinny być przestrzegane w szkole i poza nią. Zajęcia profilaktyczne były prowadzone w towarzystwie nietypowych gości. Była to też świetna okazja do tego, żeby zaprezentować po raz pierwszy maskotkę śląskiej policji, którą dysponuje Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu. Placówka, do której przybyli mundurowi, usytuowana jest przy ruchliwej trasie. Nieprzypadkowo wybraliśmy też tą szkołę, która jest ulokowana przy trasie DK78, gdzie jest duże natężenie ruchu i siłą rzeczy też duże zagrożenie dla dzieciaków. Działania odbywały się w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły. Nasze działania profilaktyczne, szczególnie we wrześniu, są ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przypominamy najmłodszym uczniom szkół podstawowych te najważniejsze zasady, jak należy przechodzić przez jezdnię, że należy po prostu patrzeć na kolor światła. Przypominamy dzieciakom i w przedszkolach, i w klasach tego nauczania wczesnoszkolnego, że właśnie to światło zielone uprawnia nas do tego, że możemy iść, a czerwone, że powinniśmy stać. Do akcji włączyli się także strażnicy miejscy. Oczywiście podjęliśmy te działania tutaj na wniosek policji. Prezydent również przychylił się do prośby, aby zasponsorować właśnie tego sznupka, który naszym zdaniem spełnia taką rolę. Także prezydent Witold Grimm chętny był do podjęcia tych działań i uważam, że jest to dobre, ponieważ taka maskotka lepiej aktywuje te dzieci i zachęca do tego, żeby brać udział w tych spotkaniach. W szkole podstawowej nr 5 odbywają się także różnorodne programy profilaktyczne realizowane przez policję. Dzisiaj odbywa się program na terenie naszej szkoły Bezpieczna droga do szkoły. Jest to jeden z wielu programów realizowanych przez policję na terenie naszej szkoły. Bezpieczeństwo dzieci to sprawa numer jeden. Edukacja jest ważna, ale ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły, z powrotem i na terenie szkoły jest dla nas priorytetem. Dlatego cyklicznie, co roku organizujemy programy w ramach współpracy z policją i w ramach programu profilaktycznego. Bezpieczeństwo dzieci to sprawa numer jeden. Zadbajmy więc o to, aby droga do i ze szkoły zawsze przebiegała pomyślnie.